Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 14 odcinku z serii Let's Play Rawieu. Zapraszam. Cycki. Pompa. Okej, jesteśmy. No i dostaliśmy tutaj zlecenie od niego. Zobaczymy jakie. Przyniosłeś wcześniej mi orkowe zioła, teraz musimy przynieść mistyczne zioła od dręczycieli. Co 6 godzin 10 sztuk, no jest do zrobienia, także myślę, że przejdę się najpierw na te best kapitany. No, żeby zrobić to i wydrobić kilka kluczy, coś tam zarobię może. Dobra, łap. Duszka, czy duszka mogę przeczytać? Nie mogę. Ochronkę? Nie mogę, no. Dobra, czyli... Nie wiem co zaraz będzie, no sami zobaczycie. Ziomuś, mamy metka, dobra, lejemy. Nie ma lipy w tym. Dobra, mamy metka. No ładnie ciepamy, dobra. Koleś 20 level, może nie ogarać dropu. My założyliśmy rękawiczkę, dobra. Ciśniemy. Odpalimy sobie ochronkę. Proszę państwa za emocje. Gdzie on pobiegł? Pobiegł gdzieś. Tam gdzieś biegnie, widać go. Odpalił aurę, Andrzej się wkurzył. Ale ucieka dalej, no. Normalnie na pierwszy koleś, który zostawił metka. Dobra, to ciekawe, czy nam coś dropnie. Exp leci niesamowicie. No normalnie. Kurde. Lepiej niż V2. Dobra. Zbrojkę. No na DT będę musiał trafić na kowala, który zajmuje się zbrojami. Zbrojami. To będę chyba kurs na 7. Już wybonowane. Z kadekami. No, także myślę, w tym się będę dobrze. Tylko 4-8 trzeba dobić. No, widać tutaj już chyba 3% dobić. Oj, lak. Koleś biegnie, dobra. Ale chyba nie zdąży. Oby nie zdążył, żeby nam dropu nie zabrało. Jeżeli w ogóle coś dropnie. Nie bij, ziomuś, nie bij. Dobra. Nie, też będę nic nie dropło. I rękawicą złodzieja. Wielkie gówno. Dobra. I wzmacniane kamienie. Wzmacniane, to jakie są? Jezu, kurde, jest. Plus 2. Pozdrówka na ara. Dobra, niebożony ksiąg, dobra. Lecę zobaczyć na... O, cio. A czemu on tam tego nie bił? Dobra, miesza. Oto ciśniemy na kapitana. Dobra, jest kapitan. Nareszcie, no. Ziomuś, słuchaj, no już się szukam. Tyle, normalnie, a nie, no, tyle razy cię ubijałem. Normalnie nigdy nic nie dropi. Dobra, zbrojkę by wypadało założyć. No nie wiem, zgasiłem duszka, nie wiem po co. Dobra, załakodamy zbrojkę i ciśniemy. Ciśniemy tego skurwysyna. Dobra. Lecimy. No hity nie są powalające. Duszka nie ma, duszek to wszystko za mnie robił. Jeszcze połowę musi się załadować, no ale tragedii nie ma z hitami. No to będzie sedny kluczyk, no liczę na lusterko, no liczę jak nie wiem. Poczytany bym go wziął, ale to będzie duszek, to samo będzie schodzi, dobra. Trzeba bić trochę skillami. Trzeba skillować. Prawie jak w TB. Ale no co. Dobra, czas na duszka. Palaj. No i teraz bratku już dostało po 1 na klatę. No myślę, że no teraz mu się zespi HP i już polegnie chłopak. Dobra chłopaczyna. Chyba, że padnie. Nie. On zawsze tak się regeneruje przed ubiciem. On wie, kiedy się zregenerować. No i co mamy? Czy zaliczy misję? Zaznaczyliśmy. Więc gówno. Dobra, zmieniamy H. Okej, mamy kolejnego, to już H4, potem H2 i H1, dobra. Czyli bijemy go z bojowca. Właśnie, bojowca, trzeba będzie zrobić jakiś militara. Lepsze hity będą wchodzić. Ora siedzi, misja zaznaczona, może tym razem zaliczy nam tą misję zasraną. No gdzie tam, dobra, drugi klucz, dobra, zmieniamy H. No i niestety na H2 go nie było, ktoś już go lubił, ale na H1 został. Na H1 by go się najmniej spodziewał. Dobra, zakładamy rękawiczkę. Lejemy. Chyba go pościanę znowu wezmę. No, no chodź kochanie. Czemu się mogę ruszyć, dobra. Chodź pościanę.
Zaznaczamy misję. Abi best kapitana. Ok. No i tutaj go bierzemy. No i co? Dajemy gnoja. Troszeczkę pod ścianę. Ja tu mam taktykę już. Ja to takimi to wiadomo. No, umiem się nimi zajmować. O kurde, jednak nie umiem. Czemu mnie tak blokuje, no? No co znowu się mogę jeszcze? Nie może mnie odlewać, mamy no. Czy on mnie odlewa, czy odsuwa, czy... Chuj wie co robi. Nie chcę mi się go bić, muszę go pod ścianą bić, bo musi być rąsia, nie? Dobra, duszek. Bez duszka to nie ma jak spienia, dobra. No już jakoś pójdzie. Albo i nie. Dobra, zlaczka go dobijamy, ta ściana jakaś krzywa jest, nie da się go zablokować. Kurde. No i co tam, no pozdrawiam Błażeja. Obiecałem mu to pozdrowienia. Dobra i znowu nie zaliczyło. Bo po co? Mamy trzy kluczyki, no mam nadzieję, że będzie chociaż jedno lustro, żeby był hajs z tego. Hajs z YouTube'a. Z metka nam tu już nic nie poleci. Wodzorko nie zabijemy, ale to możemy zrobić. Ziółka. Mistyczne zioło. O, ja na to leś. Ja, zagód, fantastyś. Dobra, to ciśniemy. Szybciutko. Dobra, to odpalę, bo będzie za drugi odcinek. To ja go odpalę filmik. Odpalę nagrywanie, jak będzie końcóweczka. Dobra, metek już pada. Już za moment będzie leżeć. Się rozkruszy chłopaczyna. Dobra, jak tam z ekspem stoimy? No, coś tam leci delikatnie, coś tam. 85-79. Ogłoszenie kota, wtrącony kamień manny. Syf jak nie wiem. Tobie tym bardziej nic nie wydrobi. Masz 5-5. Dobra, to nie wiem co teraz będzie, czy się przyczeić na następne, czy iść na orki, no nie wiem, no. Zobaczymy. Szczała. Jaka szczała, co ja? Fubu próbuje być. Pojebało mnie. Dobra, to szczołeczka. Okej, okay, pierwszy kluczyk. Smocza z braku spada plus 7. No, nieźle. Mamy drugą. Pudełko dwóch ksiąg. Otwieramy. Wir miecza. Ach, nawet. No i ostatni kuferek. Szata słońca plus 7. No, będzie można wkuć. No i mamy metka. Właśnie pada, ale czy się wyłożymy? Oj, chyba. Chyba nie? Czy tak? Dobra, koniec. I czy jest pudełko... Trzech ksiąg dla wydepilowanej. Podnieś. Ja się już podnoszę. Właśnie wdepiliśmy sobie księgi krąw. Na bufce siedzi. Infamous. No. Że podnieś i pochwal się co wypadło. Już ci się chwalę. O, mamy hamata, tworzymy. Pełny mikstura many. No. Walnięcie i grzmot. No czyli... Nie... Słabo. Bardzo. No i tu weźmiemy spocika. 40 plenek ostatnich. Jak tak to robimy, mamy dwa zioła. Dobra, tyle. No i dobijamy level. Infamous, chcesz kogoś pozdrowić? Mamy. Dobrze, pozdrawiamy Hexos, który czeka na spota. Dziękujemy. Level up, 4-6. Nowe możliwości, nowe misje. Cięższy exp, no i to wszystko można nam zaoferować. Ty, level 47. Hexos sępi. Widzę, on chce spota. Na 60 nie wiadomo po co. Dobra. To co? Cięcie. Ok, podsumowując dzisiejszy dzień. To tak. Nabiliśmy Infamousowi 27 level. Wydobiliśmy dwa zioła. Wbiliśmy jedno kół na ognistym duszku. I co? Co powiesz? I bufce jeszcze żeśmy błogo zrobili na M2. No i jest ok. On to do jutra. I znów jesteśmy na kasie. Poleciało zaklęte lustro. No, ja to rozumiem. No i mamy metka, z którego poleci spękany kamień potwora, pudełko czy ksiąg dla mnie. Dobra, zaraz tworzymy. Okej, okay, i mamy dwie księgi, niska strzała i czerwona zbroja. O, lipa. No i oddajemy misję z wodzem orków i dostajemy zbroję Ying-Yang plus 7. Aha, nie opłaca się zagrozić. No ale nie zrobimy na 8, na DT.